proszę o zabranie głosu pana Bogdana Głowackiego, przedstawiciela żyjących jeszcze żołnierzy Armii Krajowej. Obchodzimy dzisiaj 65. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, wielkiego patriotycznego zrywu Polaków. Żołnierze Armii Krajowej i innych organizacji oraz znaczna część ludności cywilnej stanęli do nierównej walki. Powstanie warszawskie było bitwą szczególną. Bijąc się o stolicę kraju, powstańcy walczyli o niepodległość, o prawo do samostanowienia narodu polskiego. 1 sierpnia 1944 roku, kiedy to do przedmieść Warszawy zbliżały się wojska sowieckie, przywódcy Armii Krajowej wydali rozkaz do rozpoczęcia powstania. Po kilku dniach Sowieci przerwali ofensywę, zatrzymując się na Pradze i nie udzielili pomocy walczącym powstańcom. Opuszczona armia kontynuowała swoją heroiczną walkę przeciw dobrze uzbrojonym hitlerowcom. Pomoc lotników alianckich była utrudniona i ograniczona. Próbowali oni wspierać powstańców poprzez zrzuty broni i leków. Samoloty alianckie musiały pokonać 2000 km nad terytorium wroga. Stalin bowiem nie zezwolił im na korzystanie z lotnisk sowieckich. W powstaniach brały udział oddziały przeszkolonych żołnierzy, jak również ochotnicy cywilni. Większość walczących rekrutowała się spośród młodzieży inteligenckiej. Mężczyźni walczyli zbrojnie, kobiety były łączniczkami i sanitariuszkami. Najmłodsi harcerze Szarych Szeregów dostarczali powstańcom pocztę. Do walki tej walczący o wolność Polski byli przygotowani przez wszystkie lata okupacji hitlerowskiej, biorąc udział w różnych akcjach bojowych i sabotażowych przeciwko najeźdźcom. Za działania te ponosili ogromne straty. Ofiary powstanie mogło być utorowane drogą do wolności całego kraju. Niestety po dramatycznych zmaganiach i wielokrotnie silniejszym wrogiem, po 63 dniach heroicznej walki 3 października 1944 roku powstańcy ogłosili kapitulację. Dzisiejszy hołd powstańców warszawskich jest hołdem składanym ludzkiej godności i najcenniejszym wartością obywatelskim. Braterstwo powstania do dziś jest przykładem męstwa i waleczności. Cześć bohaterom i cześć ich pamięci. Dziękuję bardzo.